Artykuł 165 kodeksu karnego, na który powołuje się senator, precyzuje, że kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zdaniem senatora to obowiązujące prawo wystarczyłoby do skutecznej walki z dopalaczami, gdyby prokuratury chciały podejmować działania w tym zakresie. Dziś przypomniał, że począwszy od 2010 roku skierował w tej sprawie dziesiątki pism do prokuratur różnych szczebli, w tym do prokuratora generalnego. Ja proszę, oczekuję, wzywam do działania. Chrońmy nasze dzieci, chrońmy młodzież podkarpacką i oczywiście zmieniajmy prawo, no po to są politycy. Działacze Stowarzyszenia Stop Laicyzacji dziwią się, że w ocenie prokuratury problemem może być na przykład określenie poziomu szkodliwości substancji. Ich zdaniem prokuratura po prostu nie chce interweniować w takich sprawach. Jeżeli na stronach internetowych, do których dostęp mają praktycznie wszyscy, znajdujemy numery telefonów do dealerów i tak dalej, czyli materiał jest gotowy, tylko powtarzam, czy chęci dobre, czy wola i tak dalej, żeby ze sprawą coś zrobić. Senator Kazimierz Jaworski dodaje, że swego czasu w prokuraturze wydano specjalną instrukcję wyjaśniającą, jak przepisowo zabić karpia, i pyta, jak to się stało, że nie wydano skutecznych instrukcji w sprawie walki z dopalaczami.